Cześć, z tej strony AdiWeld. Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postaram się zademonstrować Wam jedną z technik spawania, metodą 136, która jest dla mnie pomocna przy reparacjach spawów wielościegowych w pozycji naściennej. W tym przypadku mam na myśli zewnętrzną część spoiny, czyli reparacja nieprawidłowo wykonanego lica lub spawanie lica od podstaw na wypełnieniu, które zostało nierówno pospawane. Zanim przejdę do dalszej części filmiku, to chciałbym podkreślić, że nagrałem go podczas jednego z remontów, przy którym pracowałem, a jak wiemy, remonty rządzą się swoimi prawami. Mówię to dlatego, ponieważ ta technika, którą Wam pokażę, może zostać potraktowana w niektórych zakładach jako spawanie z góry do dołu i uznana jako niezgodna z technologią spawania drutem rutylowym. Zapraszam Was na mój filmik. Zadanie, które mam do wykonania, to reparacja dwóch nieprawidłowo wizualnie wykonanych spoin. Postaram się to zrobić na zasadzie napawania dodatkowej warstwy. Pierwszy ściek zacznę spawać od górnej części spoiny, a każdy kolejny będę spawał poniżej. W miejscach, gdzie są zgrubienia, będę posuwał uchwyt troszeczkę szybciej, a tam, gdzie spoina jest wklęsła, postaram się podawać więcej spoiwa. Dzięki temu powinienem zminimalizować nierówności spawów. Jeśli miałbym wykonać tą reparację standardowym sposobem, to przede wszystkim należałoby zeszlifować wadliwe spawy do poziomu materiału, a następnie przystąpić ponownie do spawania.
Na koniec chciałbym podziękować Wam za uwagę. Mam nadzieję, że moje filmiki są dla Was interesujące i pomocne. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące mojego tematu, to piszcie w komentarzach. Zapraszam Was również do subskrybowania i proszę, żebyście wciskali lajki i udostępniali mój kanał wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dzięki za wszystko i do zobaczenia wkrótce. Cześć!